Pozdrawiam, Twitch to poslasz Sytuacja jest następująca. Użytkownik Twitcha. O ten o, o ten o użytkownik Twitcha. O ten O, użytkownik Twitcha, który kurwa cały czas ma tylko jeden punkt, że mniej sponsorowanych streamów. czego innego nie zapisał. 5 zł. Ej, Madzio, jak jak wejść na serwer Gita 5 CT Musisz. Musisz wysłać 500 złotych adminom, i wtedy i tak możesz nie wejść. O! Ten użytkownik. O kurwa, zjebało mi się to. Ten użytkownik zrobił. O, 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 zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Streamował sobie tutaj. Wyszło, wychodziło mu to nieźle, wybił się, wszedł tutaj na scenę twitchową z porządnymi wynikami, awersz po 3-4 tysiące, i później, w kwietniu, zaczął kręcić popierdolone przeróżne dymy, jakieś krosy zagraniczne, wielkie turnieje, inne rzeczy. Wielki wybuch, wielki wybuch tutaj jest, szybkiego rozwoju, szybkiego wzrostu i wszystkiego. Ale później, po tym szybkim rozwoju i wzroście i po tych pierwszych trzech miesiącach, Lewis i Ryan, czyli menadżerzy Tentacjona powiedzieli, <laughs> Pora to trochę zmonetyzować I trochę to zmonetyzowali Zaczęli nakurwiać streamy sponsorowane Całkiem sporo Trochę widzowie się wkurwili, ale to było do zniesienia Bo cały czas robili kontencik A później stała się najgorsza rzecz na świecie Jedną długą przerwę tutaj Już pod sam koniec Jak już troszeczkę tracił albo motywację Albo nie miał po prostu weny na dymy Później wrócił na chwilę Znowu weekendzik, później znowu zrobił stream A później zrobił długi weekend i teraz po tym długim weekendzie powrócił. Ale tutaj pojawia się kolejny błąd. Ponieważ podczas tego długiego weekendu na wielu materiałach użytkownika ekipa, a raczej pojedynczych członków ekipy został zauważony w tle. W momencie, kiedy miał być nad morzem i sobie chillować bombę. Siedział w domu ekipy w Krakowie z najnowszym merchem Friza. Słuchając ich najnowszej płyty i bawiąc się z ich psiakami. I nie poinformował o tym widzów. I teraz jest wojna. Jest wojna, gdzie widzowie się czują oszukani, że woli wujka łukiego i ekipę od nich. A wujek łuk jest naprawdę super gościem, zatem trochę się nie dziwię. Mimo wszystko, też bym wybrał wujka łukiego niż was. A z drugiej strony, on mówi, że nie chciał się atencjować i dlatego nie mówił, że jest u ekipy. Ale i tak go było tam widać. Ale mówił, że nie chciał się atencjować. I teraz jest wielkie poruszenie wśród widzów, i się czują oni zdradzeni, gdzie Bartosz wziął sztylet, wziął tłujczowy sztylet i wbił im mocno w żebra i pociągnął w dół. Porozrywał wszystkie żebra, wnętrzości, flaki się wylały, i widzowie nie wiedzą, jak się teraz pozbierać po tym wszystkim. Zatem co robią? Na stos. Wzięli Bartka na stos. Zobaczmy. Czy widzowie się uspokoili po godzinie 20 minutach streama. No. No nie. Dzień dobry. Czekajcie, na jakim etapie jest teraz? Uwaga, jaka krytyka. Ja cię lubię. O, ogarnięcie psów swoich. Kogo? Dlaczego taki egzamin? Nie, Ziom, ziomale. No, no. Bo paki nie jeżeli, presji, wiesz? Jeżeli, najbardziej, jeżeli Sadowski jest tu na live. O nie, zobacz, obrażają jakby... Sadowskiego. Ja tego nie chcę słyszeć. Ja lubię Sadowskiego. Fajnie się z nim grało. Pamonga. Nie chcę słuchać, jak obrażają Sadowskiego. Ja cię lubię, ale. Masz gorsze wyzucenie widzów. Uspokój się. Bo był... O, właśnie. Był, tak. Bartek dzisiaj zaprosił trzynastolatka do siebie, żeby go zroostował. I okazało się, że ten trzynastolatek spamował serem, po czym miał powiedzieć bardzo ważne rzeczy od siebie. I zaczął N-wordem napierdalać. Taki typowy trzynastoletni kitos, takie. O, Boże. Dobrze, to nie zobaczę. No nie mogę, nie mogę pokazać tego nagrania i tak. I tak to wygląda. To jest analiza. To jest takie The Rise, The Rise and Fall. To taki content, o, oh, and czekajcie, the. No dobra, Internet AJ tutaj robi. O, o, tak, Internet AJ robi materiały takie właśnie. Hi, hi. To powinien być o tego. The rise and fall of Rise Gum. The rise and fall of Boogie Tonight 88. <laughs> potrzebujemy tego, potrzebujemy tego materiału. <laughs>